Cześć kochane, co prawda makijaż jest nazwany makijażem szkolnym, ale możecie sobie podobno zmalować nie tylko do szkoły, ale również do pracy, czy gdzie bądź, gdzie chcecie, ale gdzie jest wymagany, czy też po prostu potrzebny makijaż delikatny. Jeśli nawet nie lubicie intensywnego makijażu, to ta propozycja może przypaść Wam do gustu. Oprócz tego, że jest to make-up subtelny, to co też ważna rzecz, zmalowany kosmetykami przystępnymi cenowo, także budżet uczniowski na pewno wszystko tutaj uciągnie, jak wolicie. Mam nadzieję, że filmik przypadnie Wam do gustu. Oglądajcie cały, bo jest dla Was mała niespodzianka. Życzę Wam miłego oglądania. Makijaż twarzy rozpoczynam od nałożenia kremu koloryzującego, w zasadzie delikatnego podkładu marka Bourjois CC Cream, czyli Color Correction, tak się dokładnie nazywa. Produkt, który jest lżejszy od podkładu, ma w swojej nazwie napis krem, ma filtr SPF 15. Jego zadaniem oczywiście jest delikatne wygładzenie skóry, optyczne zniwelowanie niedoskonałości. Dodatkowo ma skórę wygładzić. Ja jak najbardziej z tym wszystkim się zgadzam. Przede wszystkim ten podkład używałam w okresie letnim, ponieważ był lżejszy od pozostałych, a jednak sprawdzał się, był skuteczny, jakieś wszelkie zaczerwienienia, a przede wszystkim jakieś niedoskonałości, no niwelowo, tak jak nam to producent obiecuje. I ja mam w odcieniu 32, czyli to jest taki średnio-ciemny odcień, tak bym go nazwała. I żeby Wam zademonstrować, jak taki krem, podkład o rozrzedzonej formule najlepiej aplikować, szczególnie jeśli jesteście uczennicami, bądź zapracowanymi kobietami, mamuśkami, nie macie na to czasu, po prostu, najzwyklej w świecie. Nakładacie, rozsmarowujecie ten produkt po prostu przy użyciu dłoni. Uwierzcie mi, że przede wszystkim jak mamy ekstremalnie mało czasu, ja nigdy nie mam wystarczającą ilość minut, aby bawić się w pędzle, tudzież w gąbeczki. Po prostu palcami zrobi mi się misią to najszybciej. Nie wiem, czy misią, ale na pewno ja zrobię to najszybciej. Tak jak widzicie, koloryt jest wyrównany, ale nie byłabym sobą, gdybym nie nałożyła swojego ulubionego korektora, a w zasadzie rozjaśniacza. Bardzo delikatnego w formule. W okolicach pod oczami, tak jak widzicie. Jest to moje takie ekspresowe konturowania, w zasadzie rozjaśnianie twarzy przy pomocy jaśniejszych podkładów. I to jest nic innego jak podkład Kryolana Ultra Foundation YH, czyli wydawałoby się, że produkt bardzo ciężki, kremowy, owszem, nadający się do konturowania twarzy, ale zobaczcie, jeśli to umiejętnie i dokładnie rozprowadzicie, to naprawdę on jest niewidoczny dla skóry, nie odróżnia się od podkładu, a jednak efekt jest zachowany. Koniec gadania? Teraz czas na puder. Tak jak też zapewne będzie w opisie i we wstępie, makijaż głównie wykonuje kosmetykami przystępnymi cenowo, aby każda uczennica mogła sobie na niego pozwolić. Dlatego no, podkład co prawda był może najdroższym kosmetykiem, którego zastosowałam, ale na pewno nie jest nim puder. Puder ryżowy marki Mio, czyli dziecko Pierre'a René, tak można powiedzieć. Puder prasowany, którego w ekspresowym tempie właśnie nałożymy. Dodatkowo możemy go trzymać w plecaku, jeśli mamy problem z błyszczącą cerą, strefą T w trakcie lekcji, tudzież w pracy, po prostu delikatnie matujemy cerę i już mamy wszystko na swoim miejscu. Jak najbardziej, a przede wszystkim no, nie błyszczymy się, a czasami ten nadmierny błysk no, jest powodem wielu tutaj komfortowych sytuacji. Brązer. Przeważnie do szkoły, za moich czasów, nie stosowało się bronzera, czy też innego pudru brązującego. Wiem, że teraz uczennice nie wyobrażają sobie bez tego elementu makijażu. Często wydaje się dla Was makijaż wtedy niekompletny. Dlatego jeśli koniecznie musicie zastosować bronzer, to jednym z przykładów taniego, a bardzo dobrego jakościowo bronzera jest Honolulu. Czyli piękny orzechowy kolor, puder, bronzer, którego możecie śmiało nakładać właśnie pod kością policzkową, czyli wykonać takie bardzo delikatne konturowanie. O,
Tu idę na kamerze, jest to bardziej widoczne niż u mnie na żywo. Muszę tutaj bardziej spojrzeć. Bardzo szybkie nakładanie bronzera, ale uważne, czyli nabieramy małą ilość produktu. Jeśli będzie dla Was po prostu za mało, stwierdzicie, że jednak chcecie więcej, to po prostu dobieracie, dokładacie. Nigdy nie nabieramy jednego wielkiego placka, ponieważ później będziemy miały ewidentne problemy z roztarciem. Tak jak wspomniałam, to konturowanie jest jedynie, nawet nie można tego nazwać konturowaniem. Chodzi jedynie o to, aby podkreślić kości policzkowe, aby twarz nie była po prostu taka płaska. Jeśli nosicie kitki, to jak najbardziej też można troszeczkę przy skroniach. Ale oczywiście to akurat nie jest lekcja konturowaniu, tylko o szybkim makijażu do szkoły. Jeśli lubicie róż, tak jak ja, proponuję Wam zastosować róż w kremie. To jest akurat nowość od marki Sleek. Jeden z najnowszych właśnie produktów. Odcieniu 75 Gerbera. Gerbera. Piękne kwiatki trwałe. To może być i róż. Nazwa widocznie będzie zobowiązująca. Róż w kremie, w zasadzie kremowo-pudrowa konsystencja, tak bym ją nazwała. Nakładać będę pędzlem Hakuro H14. Tak jak widzicie, on już jest ładnie zagerberowany tym kolorem pomarańczowym, który w prasce wygląda na bardzo intensywny, wręcz taki strażacki, którego by się nigdy nie chciał zastosować, ale uwierzcie mi, jeśli nałożymy go z umiarem, nada takiego zdrowego rumieńca. Nabrałam zawsze nadmiar, wszystko ocieram o dłoń, ewentualnie wolę dobrać, czy też zabrać ponownie kosmetyk z nadgarstka. Ale tak jak już też mówiłam w przypadku bronzera, nigdy nie nakładać jednego wielkiego placka. Tu jakbym miała trochę więcej, ale wierzcie mi, to światło to moje jakoś dzisiaj tak mi paskudnie pada. Ja mam nadzieję, że nie widzicie tych much, które fruwają, ale jest jakaś plaga much. Nie było ich w upałach. Teraz, gdy nastała lżejsza pogoda, to one po prostu świrują. Nie wiem, czy u Was też tak jest. Dobra, tyle róży wystarczy. Nie ma co przesadzać. Delikatny, jasny cień. Jasne cienie będą pierarenne. To też są cienie wkłady, które mają przystępną cenę. W związku z tym każdą uczennicę, myślę, będzie stać na taki cień. On kosztuje około 6,50. To jest cień z palet Match. Tak się nazywa ta seria. Odcień akurat wybrałam 20. Taki złocisty, szampanowy. Bym powiedziała i ten kolor bądź inny, jasny, jak też wolicie, nakładam wewnętrznym kąciku oka, delikatnie pod brwią, wzdłuż linii dolnej powieki, linii wodnej chciałam powiedzieć, no w zasadzie wzdłuż linii wodnej też by było ok, ale dla rozświetlenia całości nabieram inny jasny odcień, który sprawi, że kolor błysk po prostu będzie skupiony przy oczach. Jest ta sama seria Palette Match, ale numer 61. Jeśli zależałoby Wam na przyciemnieniu tego tutaj miejsca newralgicznego, gdzie często też młode osoby narzekają na opadającą powiekę, ale nie macie żadnego cienia pod ręką, to aby po prostu przyspieszyć cały proces szkolnego makijażu, możecie po prostu nabrać troszeczkę bronzera. I Honolulu po raz kolejny nam się sprawdzi. Na pędzelku, pędzelek puchacz też może być jednym z tańszych. W tym wypadku jest to akurat pędzel Make Up Revolution 103. Odrobina tego cienia, w zasadzie bronzera, który jest bardzo wielofunkcyjny w moim dzisiejszym makijażu. O, i dosłownie delikatna smuga, a efekt będzie widoczny. Przeczesuję brwi. Ja akurat nie muszę za bardzo szaleć z moimi brwiami i wielce ich tutaj stylizować, bo one same w sobie intensywne w kolorze i w gęstości, zatem nie lubię nic za bardzo z nimi przesadzać, ale uczesać oczywiście muszę zawsze. Linię wodną rozjaśniam, ale w związku z tym, że ja nie do najmłodszych już nie należę, rozjaśniam ją po prostu jasną kredką, dokładnie Kajal Cream marki Kryolan. Ja to uczyniłam tylko i wyłącznie dlatego, że źle bym się przed Wami czuła po prostu z linią całkowicie sauté, bo ona by u mnie po prostu była
za bardzo różowa. Dlatego ją podkreślam białą kredką. Kajalem wy oczywiście tego czynić nie musicie, bo zapewne, jeśli oglądacie makijaż do szkoły, to jesteście o wiele, wiele młodsze ode mnie. To, co teraz robię, to optycznie zagęszczam. Tak to jest, jak się gada. Ale widzicie, delikatnie rozstaram i już nie ma kredki. Zagęszczam górną linię rzęs po prostu delikatnymi kropeczkami. Od zewnętrznej strony rysuję kreskę. Kreskę tę za chwileczkę rozetrę. Rozetrę kolejnym cieniem z marki Pierre René. A przy okazji pokazuję Wam, jak wygląda taka paletka, właśnie palet match na te cienie. I dokładnie interesuje mnie tutaj ten kolorek. To jest numer 85. Taki mysi odcień i pędzelkiem zbitym delikatnie rozcieram, przez to też jednocześnie utrwalam moją kreskę. Ona, jak widzicie, na lewym oku jest w zasadzie praktycznie niewidoczna, a jednak optycznie, tak jak już wspominałam, zagęszczę rzęsy, czyli odwala kawał dobrej roboty, bo przecież nie będziemy kleić sobie kępek, czy też doklejać rzęs na pasku, idąc do szkoły. Bo co by nam zostało na imprezę? Oczywiście żartuję. Nie no, za moich czasów żadnych takich ekstrawagancji nie było. Myślę, że pod tym kątem nic się wcale nie zmieniło. Tym samym również cieniem możemy delikatnie przyciemnić dolną powiekę od zewnętrznej strony, jeśli oczywiście macie taką potrzebę, aczkolwiek myślę, że dacie sobie radę bez tego. To, co mi pozostaje, to jest tylko wytuszować rzęsy i myślę, że makijaż będzie gotowy. Moja propozycja makijażu szkolnego czy też ekspresowego do pracy przedstawia się następująco. Podkreśliłam jeszcze dodatkowo usta, bo myślę, że Wy, tak jak i ja, nie wyobrażacie sobie po prostu wykończenia makijażu bez podkreślenia ust. Młode dziewczęta często nakładają błyszczyki. Chcecie, aby usta wyglądały na zdrowe, na ponętne. Dlatego ja mam dla Was coś, no myślę, że to ciekawy produkt. Nowość od marki Sleek. Balsam, który delikatnie również koloryzuje usta. Nie jest to jednak pomadka, czyli ten efekt nie jest długotrwały, a przede wszystkim nie jest bardzo wyrazisty, tylko w zasadzie takie delikatne podkreślenie też koloru, delikatnie transparentny. Candy Balm, tak się nazywa. Mój ulubiony odcień to jest Bon Bon z takimi delikatnymi drobineczkami, które po prostu są zauważalne, te refleksy w słońcu, czy też w świetle sztucznym, ale odcień, tak widzicie, ciepły, troszeczkę różu ma w sobie, troszeczkę brzoskwini. I na dobry początek roku szkolnego mam to... Łasio! Jezu, wstrętne! Chyba chcą, żebym je zjadła na kolację. Mam dla Was do wygrania tą oto pomadkę, kolor wybrany przez Was, tak? Dodatkowo puder Mio, podkładzik, a także puder Honolulu, także myślę, że jest to fajny zestaw taki startowy do makijażu. Jeśli zatem jesteście zainteresowane zgarnięciem tego kompletu, to piszcie komentarze, zostawcie po prostu po sobie jakiś ślad. A w kolejnym nagraniu oczywiście, czy też w jego opisie, przedstawię Wam zwycięzców. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Życzę wszystkim udanego roku, jak nie szkolnego, to studenckiego, no, w pracy również. Dzięki serdeczne jeszcze raz za oglądanie i do zobaczenia.